shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludziska, witam się z wami bardzo serdecznie, taki oto stan jest mego ekwipunku, wszystko naładowane, wszystko zebrane, best part, kiedy szukałem sobie rubinów, znalazłem gdzieś w okolicy, znalazłem sobie fragment, na tutaj w rogu widzicie mam przypięte ramię wspinaczkowe, bo gdzieś tam w okolicy miałem szczęście, leżało sobie jedno, którego mi brakowało. Potrzebuję jeszcze tego benzenu, a benzen zrobię z krwistego oleju, który jest w naszej FOB. Ambitny mam plan na ten odcinek, to już mogę zrobić tego Neptuna, ale myślę, że dopóki nie będziemy kończyć gry, to sobie tutaj zostanie. Kurde, diamentu mi brakuje. Dobra, to give me a minute. Dobra, tu w ogóle sobie postawię radiolatarnię, żeby mi się to już nigdy nie zgubiło. Bo się, troszeczkę naszukałem tego wcześniej. Wróciłem już z diamentami z mojej bazy. I na start budujemy Prona. Sweet. Dwa ogniwa ma w sobie. Ty. Czy on ma? Ma pojemnik! Spory! Nie pojemnik, chcę wejść. Welcome aboard, Captain. Nie no, kurde, fajnie się tym nawet pływa. Co, idziemy na... bijemy się z Lewiatanem? Idziemy na solo? No, może lepiej nie. Dobra. Na ziemię. Trochę tutaj. I w górę. Bo stety bądź nie. Prona tylko zacumujemy. Bo nie jestem w stanie niczego więcej z nim zrobić. Ale jeszcze mogę się pobawić w kolorki. Więc dobrze. Najpierw większe spektrum poproszę. Już mamy czerwonego Simofa, więc może niech będzie Pron. O. Może taki lekko fioletowy. Taki fioletowy niech będzie. Nazwa niech będzie czerwona. Wnętrze. No, wnętrze oczywiście czarne. A paseczek? Paseczek jest gdzie? O, tutaj ogółem. Czarny, czerwony. A niech będzie taki zielonkawy. Nawet to się fajnie kombi. I jeszcze jaką by mu tu nadać nazwę? O! Cień głębin. Niech będzie. I Mark. Dobra, będzie złączone. Mark 1. Pyk. Gotowe. Sweet. Very sweet. Dobrze, czy... No tak. Z tej strony. Czy stać mnie na tamto? Chyba nie było. Potrzebowałem tego niklu, nie? Tak. Rubin to znajdę tam po drodze. Sztabę plastali mogę zrobić na miejscu, no ale niklu... Niklu mam tylko dwie sztuki. A ile to ma aktualnie? Bo nie sprawdziłem. Ile to ma? 900. Tyle samo, ile ma Simov. Czyli niestety. Długo to on tam nie pociągnie. I daleko też nie. Ale to i tak nic, bo nie taki jest mój cel. Ponieważ pozbyłem się zagrożenia. Bynajmniej zagrożenia ze strony promieniowania. To mogę wybrać się na eksplorację lasu grzybów. Dzięki czemu być może uda mi się. Czekaj, z tą strony chyba płynę. No, oczywiście. Dzięki czemu być może uda mi się zlokalizować już wszystkie elementy cyklopa.
Żebym ja jeszcze tylko wiedział, gdzie ja wtedy do niego płynąłem. Bo jest duża szansa, że ten las grzybów, który odkryłem w poprzednim odcinku obok Aurory, nie jest tym lasem grzybów, który znam. A to co? Fragment przekaźnika energii. Ja jestem ciekaw, co to jest. Wyłączmy światło, żeby nie marnować energii. Czwórka. Okej. Okay. Skan niczego nie wskazuje. To mi się podoba. Dobra, wodę mam na dole. Na dole, czytaj, w luku. Gdzie to będzie? Tutaj? Jest. Złoto i tytan. Zwiększa zasięg źródła energii. Okej, czyli pewnie do kombinacji z reaktorem termalnym. Żeby, wiecie, postawić reaktor i potem przekaźnikami do bazy przekazać energię. I potem może z bazy jeszcze gdzieś indziej. Kto to wie? Tutaj sól. Ja czekaj, czy sonar mi wskazuje jakoś w specyficzny sposób te... Sorry. Nie, on tylko mapuje teren. Czyli muszę polegać na własnych oczach. To jest co? Jajo stworzenia. Okej, okay, takiego jaja chyba jeszcze nie znalazłem. Wsadźmy je do luku. Który, jak widzicie, mam w połowie zapomniane apteczkami. Zrobię sobie miejsce. I do jajko do środka. Nie chcę otwierać luku po raz kolejny, chcę wejść do smoka. Raz, dwa. Woda tu zaskakująco się szybko wyczerpuje. W sensie wyczerpuje. No, szybciej mi zaskakująco schodzi od mojej kochanej żywności, czy tam stanu najedzenia. To są chwilowo tylko te. Ciekawe, czy żniwiarz byłby w stanie zaatakować takiego refu grzbieta. W sumie na pewno byłby w stanie, ale pytanie, czy byłby w stanie go zabić. O, jest kolejny fragment. A tam chyba się to świeci. A jako, że to się świeci, to chyba niestety powoli zapada noc. Okej, mamy schemat mostka. Ej, Simow. Simow jest dobra. Tak, już jest noc. Wszystko się świeci. Rekin pancerny. Okej, czyli trafnie nazwałem to rekinem. Kiedy pierwszy raz to spotkałem. Simowa. Jezu, ale jak to strasznie zaburza pole widzenia. Tylko czy to jest do skanowania? Jest! Fragment kadłuba! Zgadłem! Zgadłem, że jest kadłub też potrzebny. Oczywiście też 1/3. Bo jakżeby inaczej. Ale okej, okay, może jest tutaj to w takim razie w całości gdzieś porozrzucane. Starczy tylko się rozejrzeć. Tutaj coś jest. Kolejny fragment. Fragment kadłuba także. Pięknie. Tu już mamy dwa. O! Dobrze, czyli kadłub już też będzie. Teraz najgorsze, co by się mógł powiedzieć, jakby tutaj nagle ten wielki cień nagle się pojął tego żniwiarza. Chyba bym się zesrał normalnie ze strachu, nie? Okej, okay, czyli mamy kadłub. To chyba jeszcze silnik jest mi... Słyszałem. Tam był Stalker. Dobra. Gdzie jest Mother Base? Tam, razem z Pronem i resztą. To jest z tej strony. Tu... Tak, już jestem mniej więcej nad... tym pod dziobem. A po czym poznaję?
niepodległości, tylko po tym. Tu się gdzieś zaraz pewnie będzie to ciągło w górę, albo tu. Zaczynam powoli myśleć, że ulepszenie kadłuba tej łodzi podwodnej to nie jest taki głupi pomysł. W sumie póki co... Obronne... O. Dobra, nie, jednak nie zmieniamy. O, hej! Siema! To jeden z 22! To jest chyba ten, który mnie wystraszył wtedy. W trzecim odcinku. Kolejny jakiś... patrolujący. Tam jest. Dobra, ile jesteśmy teraz? 1200, czyli możemy być niedaleko tej platformy obcych. Kurde, pływanie tutaj jest dość ryzykowne z mojej strony. Jezus! Jest przestrzeniak. Boże, jestem świadomy obecności tego żywiarza i walnijcie przeze mnie samego. Cokolwiek jest w stanie mi po prostu mi... No po prostu jest w stanie mi wystraszyć, no. Kropka. Dobra, kolejny fragment kadłuba, ale tego już nie potrzebuję. Jest pirania, znowu grzmotnąłem. Ej, nie, ja sobie muszę chyba wzmocnić kadłub, no patrzcie na to. Kilka razy sam się obiłem i... Doho, cześć, cześć. W sumie ciekawe, ile torpy potrzeba, żeby zabić takie coś. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Teraz żałuję, że nie mam torpedowego luku. Poniekąd. To jest co? To jest też jakiś... Oj, zaraz tu podpłynie. Znowu jakiś fragment tutaj mamy. Jak na szpilkach siedzę, jak na szpilkach. 25 minut już minęło odcinka. Ej, nie dachuj mi tutaj! Widzi mnie? Czy nie? Okej, ryknął sobie, ale to tyle. Brawo. No, idźże stąd! Popłyń sobie w totalnie innym kierunku. Dobra, YOLO. Co to jest? Stacja dokująca, czyli coś mi totalnie niepotrzebnego. Ja się na to kampię tutaj przed tym żniwiarzem. Congratulations, you played yourself. W drugą stronę. Ja poszukuję cyklopa. Dwa fragmenty, dwie części już znalazłem. Potrzebuję pewnie jeszcze trzeciej. Znowu pancerz. Czy tam kadłub? O, w sumie wiecie co? Obstawimy sobie tą kapsułę. Jak już tutaj tak pływam bez celu. Zajebiście. Chociaż ta kapsułę możemy obczaić. No, w ciekawym miejscu sobie zatonęła. O, jakiś schemat tu jest. Dobra, muszę wyskoczyć i naspawać tego batyskafa. Super, widzę, jest tak pancerny, że nawet mu nie przeszkadza. Takie ciepło. Dziękować.
Dzieło impulsowe, to już znamy. Niestety. No nie no, wypłyń mi stam... Wypłyń, wpłyń mi tam. Wiesz to? Dane oficera. Niezłe echo. A! Się zastanawiam, czyj to cień? No nie, kolejny. Słyszeliście, co nie? Tu by się kurde dało postawić reaktor termalny. Gdybym się jeszcze chciał, przekaźniki ciągnąć taką drogę. Dobra. Słyszałem gdzieś tu. Znowu. W pobliżu żniwiarza. Oj, słyszę go coraz częściej. Mam tytan do drylowania. A to nie... Odczepisz się ode mnie! Bo cię prądem... Jezus, ja mam... 25% mam tego. To... Ej, czy to nie jest to miejsce? No? To jest to. To jest dokładnie ten sam, którego... Od którego chciałem sobie odpłynąć. Widać, jak mi się udało. 34 minuty. To jest chyba bioreaktora fragment. I to wszystko to są kawałki Aurory. Jak wielki był ten statek? Kurde, im głębiej, tym gorzej, mam wrażenie. O, tu się da wpłynąć. O, ładowarka, fragment ładowarki baterii na start. Dobra, nie wiem, czy coś mi się odziabnąć, tego mi się wydawało, ale... To jest nieważne. Tu mnie raczej nic nie będzie chciał zaatakować, więc poproszę o latarkę. A donica? I elegancka donica. Super. O, co my tu mamy? Ramka na zdjęcia! O, a to coś fajnego akurat. Mam co najmniej dwa, które bym z chęcią do takiej ramki wstawił. A, dobra, to jest wejście. Alternatywne. Dobra, wejdę tu. Tu nie, to jest przenośna konsola pojazdów. Tu się ze żadne skarby nie wcisnę. Dwa fragmenty palnika laserowego. To? A to oczywiście otworzę. Choć pewnie nie bez... Aha, i teraz zwykła doniczka. XD. A kończąc zdanie, choć pewnie nie bez... Jezu, co tak nagle muzyka się porąba popieprzyła? Nie bez wysiłku, kończąc wreszcie zdanie. Palenika nie wziąłem ze sobą, brawo ja. Kurde, myślałem, że mi się już nie przyda i go zostawiłem w bazie, no. Chyba, że go tutaj wsadziłem. Niestety, ale nie. Ale od czego są radiolatarnie? Pyk. Nie podnieś, tylko zmień nazwę. Wrak do zbadania. Dobra. Nie schowek, tylko Simo. Okej. Nic nie powinno tego zjeść. Tylko ja coś zahaczyłem. I też nie powinno to nigdzie odpłynąć, więc... Mogę uznać to za bezpiecznie oznaczone. Z
złom, kwarc, złom. Jeszcze więcej kwarcu. Świetnie. O, kolejny wrak. Chociaż czy już przy takim... Nie, przy tym nie byłem. Wyjdź mi z tego batyskafu, bo mi za szlak trafi. Czy jest tu wejście jakieś? Nie, to było ptącze wodorostów, nie rozpraszaj się. A jest, proszę. Szyb wentylacyjny. I mamy PDA. Integrating new PDA data. Pułapkę grawitacyjną. To mamy. Bart Torgal, czyli kolejne zaspawane drzwi. No, Jesus mać. Było sobie do tego luku bagażowego wsadzić ten. Ten palnik. O, druga latarnia. No, puść. Edytuj nazwę. Frak do zbadania. Okay. Drugi taki wrak. Tam niech se mamla. Batyskaf jest u góry. Dobra, zanim zadokujemy, czas cię naspawać. Któryś raz w tym odcinku. Chyba szósty. Bez komentarza. Dobra, 44 minuty dokładnie wybiły. Okej, apteczki mogę pozabierać i wsadzić sobie z powrotem. Czy z powrotem wsadzić do tej skrzynuni. No i jajo trafi oczywiście do półki z jajami. Pyk. Czy półki do szafki z jajami, a nie do półki. Dobra, tu jest jeszcze jedno jajo do wzięcia. Dobra, w sumie te apteczki to dwie tylko niech tu będą, bo bez sensu zajmują miejsce. Go, go, go. Tak, nie obcy, jaja. Tu leci to jajo. Przydał się w końcu ten zbiornik na obce formy życia. Jedzenia. Muszę tę szafkę zlikwidować, bo mi jest trochę zbędna. Nawet zasolonego jedzenia tam nie trzymam, bo po co? Tu ciągle trzymam ten zaawansowany zestaw elektryczny. Cały w ogóle mam sprzęt na to ramię wspinaczkowe, ale żeby zrobić benzen, to muszę do mojej FOB sobie zapłynąć. Stety bądź nie. Ale w sumie właśnie, Boże, bo stworzyłem sobie też te pozostałe, a nie wpakowałem tego w ogóle do tutaj ziomka. Ramię wiertnicze, wzmocnienie kadłuba. Okej, to w sumie tyle. Pójdzie drugie ramię będzie i jeszcze mogę wpakować... Dobra, jedno zajmuje oczywiście głębokość. I jeszcze dwie rzeczy mogę wpakować. Czy ja mogę coś na już stworzyć? Poza oczywiście lukiem bagażowym. Moduł sprawności silnika... nie, chyba nie. To jest tutaj takie średnio potrzebne. Tu jest co? Głębokość to jest oczywiście mus. To sobie stworzymy później. Torpedowego nie będę tworzył. Reaktor termalny. No, jeśli będę schodził do... bardzo, bardzo głębokich... No, w sensie, no, prawie na pewno prąd będzie mi potrzebny, aby dostać się do tej najgłębszej placówki obcych. Sorry za ziewnięcie. Więc to pewnie też prędzej czy później zrobimy, ale nie mam bladego pojęcia, gdzie ten kijanit mogę znaleźć. Nawet nie wiem, co to jest kijanit, zacznijmy od tego. Tutaj moduł ulepszenia skoku. No, mam wystarczająco niklu, siarki tak średnio. No, ale okej. Okay. Póki co, no to będzie tyle. W ogóle taki jokerowy trochę zauważyłem teraz ten kolor, się wydaje. Joker lubi takie połączenie fioletu z zielenią. To okej.
Na razie nic nie stworzę więcej. Nóż sobie przeniosę za to ponownie na to miejsce. Radio milczy od dłuższego czasu. Już 30%? Z jakim czasem? To pół godziny miało się tworzyć. Zabrałem to 3 minuty temu. Chyba. Dobra, apteczki nie ma. To sobie zabrałem 4 sztuki ołowiu. Poza nagraniem. Siarkę mam tylko i wyłącznie siarkę jaskiniową, którą mogę na flary przerobić. Szkło mam jako takie. W bibelotach mam, no, sama nazwa wskazuje, bibeloty. Ale myślę, że czas, aby stworzyć jakiś taki mój private chamber, powiedzmy. Myślę, że może gdzieś obok tutaj, ale żeby zrobić to obok, to musiałbym chyba, no, pod to, a tu niech wraca karabin. To musiałbym tego się chyba pozbyć. No, do wantyk wzmocnię w ogóle tyle, ile byłem w stanie, nie? Chyba, żeby tutaj zrobić obok. Dobra, tytan. No, tytan mam trochę. Dobra, tytan się tam nazbiera. Na koniec stwórzmy taki pokój dla muła. Zaraz obok. Pomieszczenie wielu... A, tutaj nie zrobię. Okej, dobra, to nieważne. To niech to w takim razie tu wraca. Tu w ogóle zrobiłem szklane kopuły. Bo why not? No to tutaj obok zaraz zrobimy. W takim razie. Tu powinno być wystarczająco miejsca. Pytanie, czy to się od razu połączy? Czy to nie jest za nisko w ogóle? Nie, chyba jest okej. Okay. Gdzie tam nie połączy się? Dobra, czyli trzeba jednak zrobić najpierw tę przedłużkę. Sekcja. A, sekcja też się nie łączy. Dlaczego? Czemu sekcja się nie łączy? A, let me guess, bo tu jest oczywiście konsola ulepszeń pojazdów. Dobra, czyli to wzmocnienie usuniemy. I czy tu się to przyłączy? Teraz się przyłączy, chociaż nie mam bladego pojęcia, czemu jedno z drugim się nie chce połączyć, no ale... Nie sterownia, tylko pomieszczenie wielofunkcyjne. Nawet bym to jeszcze właz dorobił, nie? Ale szczerze, nie ma po co. Natomiast mogę zrobić szklaną kopułę. I tak. Tutaj... Tu nie mogę, tu nie... Czemu nie mogę? Po co? Bo to jest... Spójrz. Teraz mogę? Teraz mogę. Dobra, spróbuję to... dokończyć. Może wtedy mi da zrobić resztę. Dobrze. Tytan, 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 tytan. Przy okazji, co jest mi tu potrzebne? Tytan i szkło emaliowane. To szkło sobie zabierzemy zaraz. Oj, tytan się skończył. No to lipa. Dobra, szkło mogę wziąć. Dwie sztuki. To szybkie poszukiwania tytanu. Okej, okay, wróciłem. Już sobie tutaj stoję. Rozłożyłem sobie już fabrykatorze ze złomu. Zobaczmy, czy mogę postawić okienko. Mogę. Oczywiście, że mogę. A, jeszcze zwykłe szkło potrzebuję. Mogę to postawić? Czy ja serio mogę jedną rzecz naraz robić? Kto to wymyślił? Siarka, szkło. W sumie całe to szkło weźmy. Zużyjemy je przy okazji. Jedno szkło. Tutaj zrobimy sobie taki wygląd z góry. Drugie szkło. I trzecie zaraz obok. Nawet ładnie. Właz. Czy ja chcę właz robić? Nie, chyba nie potrzebuję.
Coś jeszcze? Na pewno ramkę bym postawił na zdjęcie. O, w sumie doniczkę mogę też postawić na ścienną, czemu nie? Doniczkę zwykłą, kompozytową. Nie, to sobie odpuszczę. Ale była gdzieś ta taka na ścianę cała do dekoracji. O, proszę, ścienna. No tak, tutaj nie postawię, ale tu mogę. I tu też. No, ładnie. Szkoda, że mogę tutaj czegoś zasadzić, no ale trudno. Dobra, tutaj postawimy łóżko. Tam mam, chyba to podwójne zrobiłem, więc postawię już sobie tutaj pyk. Teraz lecę szybciutko do sterowni, żeby stamtąd zabrać składniki. Szybko, szybko, szybko. A nie, podstawowe łóżko zrobiłem. A to chyba na to wychodzi, tak mi się wydaje. 53 minuty. No, 53,5. Ale taki... Finalnie mój pokój będzie chyba dobry. No dobra, zrobię sobie w sumie podwójne łóżko. Co mi szkodzi. Ramka na zdjęcia. Miedziany przewód. No to poszukam sobie później. Półki ścienne. Mogę na wzmocnieniu? Mogę. Dobra, to postawimy sobie tutaj półeczkę. Ile mam jeszcze tego tytanu? 4 sztuki. Pojedyncza półeczka. Też możemy postawić. No, wygląda to trochę dziwnie, no ale... Hej. Trzeba sobie jakoś radzić, nie? W końcu te bibeloty będę mógł wszędzie porozkładać. O, albo nie, wiecie co? Nie. To okno zburzę, tu zrobimy sobie miejsce na jeszcze jedno i tu będzie obok ten zbiornik na obce formy życia. Kiedy go w końcu znajdę oczywiście, to sobie go tam przyłączymy. Tylko póki co... Na razie zróbmy tak. Sekcja. I już zaplanujemy pomieszczenie wielofunkcyjne. Czy ja już mogę mu postawić ten dach? Nie. W ogóle... A w sumie, bo to jest co? W ogóle patrzcie, to jest niby całe pomieszczenie w nazwie. A to jest figa, bo te szkło to ja muszę dodać osobno. Tu szklana sekcja. Dobra, sterowni nie będę tutaj drugiej robił, bo to się miga z celem. Mija z celem, znaczy nie miga. Reaktor jądrowy i zbiornik na obce formy życia. Myślę, że to będzie gdzieś przy bazie Degassi i to jest chyba mój następny cel, żeby się do tej bazy oznaczonej przejechać. Przejechać, w cudzysłowie. A poza nagraniem pozbieram sobie rzeczy na... Oto z przekąskami? Nie, to niepotrzebne. Ale myślę, że tabliczkę, ramki na zdjęcia to mogę sobie wstawić. Więc dobrze. O, albo tu. Będę mógł tutaj wstawić włas? Oczywiście. Pięknie. Dobra. To będzie jakaś alternatywa na wejście. Chociaż może lepiej byłoby nie z tej strony, tylko z tej strony wstawić włas. No i dobra, ja lecę pozbierać sobie rzeczy, ale to zrobię już za dnia. Tak więc ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć. Detecting increased foreign bacteria levels in the water. Performing a self-scan is advised. Okej. Sprawdźmy to jeszcze. Chciałem się pożegnać, ale jak każe mi zrobić samo skan, to zobaczmy. Nie, no jest tego, że jesteśmy zainfekowani, nic więcej. Dobra. Finalnie. Koniec. Do miłego. Do usłyszenia. Cześć.